Dzień dobry, siemaneczko. Dzisiaj chciałbym Wam nakręcić podsumowanie o tej erce. Pogoda iście wspaniała na kręcenie takiego materiału. Miało być auto wyszorowane, wymyte, wypucowane. Powinienem Wam pokazać takie piękne zdjęcie tego lakieru w słońcu. I w ogóle robię coś takiego, chociaż może zaraz jeszcze trochę odsypiemy to auto przynajmniej, bo skala postarania się spada mi poniżej zera. Złomnik chwali się, że robi słabe filmy, znaczy chwali się, no on tak mówi, że jego filmy są postarane tam na 30% czy coś takiego. No to teraz wyobraźcie sobie, że mój film, większość moich filmów jest kręcona z ręki za jednym zamachem bez cięć. Teraz dwa, ja używam starego GoPro 4, zaraz pewnie się bateria rozładuje. Z jednym mikrofonem, który raz trzeszczy, raz nie. On używa kilku profesjonalnych aparatów, mikroportów z mikrofonami i tak dalej, oraz robi setki poprawek, ujęć, cięć i tak dalej. No to mój skalometr, że tak powiem, wypada bardzo, bardzo nisko. Słuchajcie, opowiem Wam troszkę, co tutaj się zmieniło, bo auto już jakiś czas ze mną jest. Trochę rzeczy zrobiłem, nie wszystko mi się udało, ale auto jest jak najbardziej sprawne, jezdne, a napęd AWD działa, skrzynia działa, silnik działa, przywróciłem mu moc. Co tutaj było? Odczytałem błędów, ich oczywiście było dużo, zresztą to Wam pokazywałem w tym pierwszym materiale. Jeśli nie widzieliście tego materiału z prezentacji tego auta, to zapraszam Was serdecznie do zobaczenia tego materiału, jak to auto wyglądało, kiedy je nabyłem. Z zewnątrz, zacznijmy z zewnątrz. No wiem, że ono teraz jest zawalone. No ale cóż, no, miałem je wczoraj umyć i dobrze, że go nie umyłem, bo po prostu tak by i tak wyglądało dzisiaj, bo będzie jeżdżone i no co tu dużo mówić, no pada śnieg, mamy zimę i musi być zimno i pada śnieg, no co akurat jest trochę dziwne, bo ostatnie zimy były takie trochę bez śniegu, a w tym roku to z tym śniegiem trochę jest przegięcie. Grill jest oryginalny, erkowy. Założony, jego nie było. Taka inwestycja. Silniczek, wycieraczek, wycieraczki, halogeny, ich nie było. Pamiętam, że jakieś wzmocnienie też tutaj zastosowałem. Czujnik prawy od poziomowania, od zawieszenia, jego nie było. Lewy też jest zmieniony. Komputer, ten główny 4C, który był rozłożony, który tam nie dawał napięcia. Ogólnie dalej niestety zawieszenie nie jest zrobione. To jest... W ogóle, nie wiem, ja mam jakąś taką przypadłość, że za każdym razem wida pokazuje lewy przedni czujnik, że jest uszkodzony. U siebie mam tak samo, też tak zakupiłem i cały czas nie poradziłem sobie z tym tematem. Mam już 3 komputery, chyba z 10 czujników, nic to nie pomaga, wiązka też jest przedzwoniona, jest ok. Wtyczki żeśmy patrzyli i takie różne rzeczy, nie wiem, od czego to wynika, natomiast sądzę, że to jest też jakiś błąd. To nie jest na wiązce i nie wynika z czujnika. Dlaczego tak sądzę? Tutaj pokazywało, że przedni lewy czujnik jest uszkodzony. On po prostu sprawdza sobie napięcie i jeśli mu się nie zgadza, ma za małe lub za duże, to wywala komunikat. A tak naprawdę nie było prawego czujnika. Jak założyłem prawy czujnik, to owszem, pokazywało, że lewy wtedy jest nadal uszkodzony. Ale to mogło wynikać z komputera. Komputer został oddany do elektronika, został przelutowany procesor główny, daje sygnały takie, jakie powinien być, natomiast też to nie jest tak, że ten komputer może nie być uszkodzony, o tak. Więc tutaj tropem może być komputer, natomiast całe zawieszenie korzysta z multum czujników. Tam jest jeszcze jeden z tyłu, ten tak zwany żyroskopowy. One powinno być chyba też jakoś odpowiednio zamontowane. Są zamontowane w miejscach do tego przewidzianych, bo nie wiem, czy wspominałem o tym. Chyba wspominałem, ale tutaj czujnik był w ogóle zamontowany gdzieś tam, na nadkolu. W ogóle nie w tej pozycji, w której powinien być, więc to też mogło sypać błędem. Problemem były też tylne czujniki poziomowania. One się takie w skrócie można nazwać, bo one służą do poziomowania lamp z tyłu. One są przyczepione do wahaczy takimi śmiesznymi cięgnami. Jedno to cięgno w ogóle sobie wisiało, było urwane. Tam już nasi byli ogólnie, bo one są przynitowane. Już nie były przynitowane i teraz nie są przynitowane.
bo to można zrobić tylko i wyłącznie z kanału, najlepiej z podnośnika. I mając odpowiedni sprzęt, odpowiednią nitownicę i tak dalej, teraz jest to zrobione tak na sztywno, żeby to było. Czujniki są wymienione na nowe. Komunikują już się prawidłowo, bo w widzie też jest taka funkcja, żeby sprawdzić, czy te z tyłu prawidłowo działają. One działają prawidłowo, natomiast zawieszenie nadal sypie niestety błędem. Ale co jeszcze dobrego zostało zrobione? Język polski wgrany, uruchomione jest radio, bo ono miało problem z zimnymi lutami na falach radiowych. Jest już też po polsku już też sobie wszystko gada. Wymyłem trochę wnętrze, nie jest takie teraz tragiczne, tak jak było, bo ono po prostu było zwyczajnie po prostu zabrudzone, ta skóra była po prostu brudna, mnóstwo tych ściereczek do skóry tutaj poszło, mnóstwo mycia, nawet samą taką wodą z jakimś tam mydłem, to też micha tej wody była brudna. Tutaj we wnętrzu, czy coś tutaj jeszcze zmieniałem? Chyba nie bardzo tak coś zmieniałem. Czujnik pedała na pewno sprzęgła jest wymieniony, bo on sypał błędem. Nie działał prawidłowo. Jest już zmieniony. Co do mechaniki jeszcze i przywrócenia mocy. To, co Wam pokazywałem w ostatnim filmie, jeśli dobrze pamiętam, to tam rozłożyłem tutaj cały dolot. Okazało się, że jest dziura w dolocie i to taka dość spora dziura. Ona na pewno nie, na moc nie wpływała, a też zaburzała pracę innych czujników, przez co przepływ powietrza i tak dalej, wiecie, to wszystko sypało błędami. To zostało wymienione, ta rura. Wyczyszczona przepustnica, wymieniona potem też na drugą, bo sypała dalej błędem. Ale nie wiem, czy była potrzebna, ale jest wymieniona. Były misfajery na chyba trzecim cylindrze, została wymieniona cewka. Co prawda na używkę, ale na sprawną, nie sypie błędem, jest ok. Ogólnie silnik bardzo fajnie teraz pracuje, cichutko, gładko i z tym nie ma problemu. Czujnik od zbiorniczka był walnięty, cały czas było, że mało poziomu płynu, no natychmiast zatrzymaj ten silnik i samochód. Już zostało to zrobione, został wymieniony cały zbiorniczek. Co tu jeszcze? Oczywiście przód został poprawiony, tam spinki, nie takie spinki, różne jakieś takie głupoty. Otworzymy sobie, bo tak gadam, a mógłbym Wam też coś pokazać, nie? Będzie ciekawiej, chociaż dzisiaj z tym aparatem, z tym gimbalem to będzie tak o. Tak sobie to wygląda. Czy ten gimbal będzie współpracował ze mną trochę dzisiaj? Trochę współpracuje. Nie wymieniałem oleju, bo on ma bardzo znikomy przebieg. Przyszły właściciel na pewno będzie sam decydował, czy tutaj już wymienić olej, czy nie. Jakieś rury. A, wymieniłem chłodnicę. Nie oleju, tylko powietrza. Ludzie, powietrza. Zapowietrzam się już i właśnie to przez to tak. Bo nie chciałbym, żeby ten film trwał super długo, a też mi jest zimno, powiem Wam, bo jest na minusie trochę. Wymieniona jest chłodnica wody. Wymieniłem chłodnicę wody, bo jak się auto nagrzało, to się pociło. Okazało się, że kruciec, który tutaj idzie od powrotu, on idzie sobie tu. I gdzieś tutaj jest taka, gdzieś tutaj pod spodem, o tutaj dokładnie, jest kruciec, który wchodzi w chłodnicę od góry, to zostało trytytką złapane. No i niestety, jak to jest układ ciśnieniowy, jak pojawiało się ciśnienie, to tamtędy po prostu lekko się sączyło i spływało po całej chłodnicy. Nie byłem w stanie tutaj zobaczyć, że to stamtąd spływa i wymieniłem całą chłodnicę. To dobrze, bo ona była lutowana, jest teraz taka sprawna, używana, ale nie lutowana. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Chyba tutaj tyle. Odpowiednie spinki pozakładane, bo tutaj chyba w ogóle ich nie było, albo w ogóle był tu jakiś problem. Tak jak widzicie, zbiorniczek teraz używany, ale wyczyszczony, nie świecący się nowością, tak żeby też nie wskazywać, że to auto ma jakiś problem z na przykład tulejami, tak? Z tyłu czy coś robiłem? Chyba nie. Na pewno wpadły opony zimowe Nokiana. Ładne po małym przebiegu, bo to są koła, które jeździły na mojej miętówce. Ja mam trochę inny teraz zestaw
kół i no i te 17, które były u mnie, oryginalne Pegasusy, w takim nie najgorszym stanie. Ja je regenerowałem jeszcze kilkanaście lat temu. No, troszkę lakier jest taki, on już tak, zrobiła się taka delikatna pajęczynka. Natomiast jeszcze nie krzyczą o swoją, że tak powiem, natychmiastową regenerację, nie? Czego nie udało mi się też jeszcze zrobić? Nie udało mi się zrobić wycieraczki. Ten temat jakoś zostawiałem cały czas na później i no, chwilkę trzeba, żeby, wiecie, tą klapę całą rozkręcić, zabrać się za tą wycieraczkę, ten mechanizm albo wymienić, albo go rozruszać. Klapka paliwa, ona się nie otwierała i ona ma takie jakieś tendencje do otwierania się, ten, no trzeba wymienić ten siłowniczek. Tu widzę, że jest nadal brudno. Ale co to jest? Jak otworzyłem klapkę wlewu, to okazało się, że w ogóle nie ma korka. No nie może tak być, nie? Miałem taki korek, który kiedyś gdzieś miałem z jakiegoś Volvo, no i on teraz tutaj sobie jest i jest z kluczykiem, ponieważ nie ufam do końca na razie tej klapce, więc jest sobie taki kluczek. On jest teraz tutaj wsadzony, oczywiście powinien jeździć sobie w środku w aucie, ale też żeby go nie zgubić. Popoprawiane trochę jeszcze elektroniki, przeprogramowane trochę światła, żeby trochę inaczej się załączały, wyłączały. Wyprogramowane to bimbadełko takie amerykańskie głupie, które sobie tak bimbało z każdego powodu, jaki tylko sobie auto znalazło, typu otwarte drzwi, światła zapalone, niezapalone, wiecie, różne takie. Na pewno coś jeszcze tam z elektroniką. No z elektroniką dużo robiliśmy. Dorobiony drugi kluczyk, zrobiony przegląd, bo też ten przegląd jakoś wyszedł. No i tak to wygląda, no. Z takich grubszych tematów i mniejszych tematów. Bardzo chciałbym Wam pokazać, jak to auto się naprawdę prezentuje, jak ten lakier się mieni. To jest jeden z lepszych lakierów. On wygląda na taki, w naszej pogodzie i bez słońca, na taki mdły i zwykły granatowy, ale magicy od lakierów potrafią zrobić cuda. Miałem oddać to auto do detalingu, no ale nagrywam ten filmik tak tuż przed przyjazdem, że tak powiem, nowych właścicieli tego auta, bo auto ode mnie odjeżdża. Będę mógł się trochę miętówką zająć, bo wstyd się przyznać, ale 2 miesiące w ogóle nie było odpalane. Miało odpięty akumulator, który i tak postanowił, że nie będzie trzymał 12 V, tylko 10,5. Zostawiłem go niestety w aucie, co prawda odłączonego, no ale to świadczy o tym, że po prostu nadawał się już tylko i wyłącznie do wymiany. Znaczy, no, można go podładować, natomiast on już nie będzie trzymał takich parametrów. Podejrzewam się, że po prostu już nie trzyma takich parametrów. Dobra, 13 minut. Jeszcze bym Wam pokazał, jak to auto jest odśnieżone, więc zrobimy jedno cięcie. Okej, tak to się prezentuje. Co prawda lepiej nie będzie, bo po prostu pada śnieg. Jest to teraz samolot. Słyszę, że przelatuje, jeszcze tylko pociągu mi brakuje. No i będzie komplet postarania się z filmem. Silniczek. Ja wiem, że teraz samolot. Wiem, że też mikrofon, każdy mikrofon praktycznie przekłamuje dźwięk silnika. No ale one to tak mają. Jest fajnie. Tutaj na przykład z tej strony możecie zobaczyć, że ten fotel już naprawdę wygląda dość przyzwoicie. Jak na tylko po prostu wyczyszczenie, bo ja go w ogóle nic z nim nie robiłem. Miałem tylko jakieś takie środki, wiecie, środek do czyszczenia skór na zasadzie mleczka i chusteczki takie do skór. Tak to wygląda. Jeszcze do bagażniczka sobie zajrzyjmy, że jest tutaj wysprzątane. Tutaj ta półeczka, która jest z jakimś szmatą, trójkątem, gaśnicą, jakimiś takimi rzeczami. Pod spodem oryginalna 18. Też. No, duży koszt to te koła, które musiałem tutaj założyć z oponami zimowymi.
Tam te opony się niestety do niczego już nie będą nadawać, które były na tamtych. No i tamte felgi znacznie gorsze niż te. No jakieś czujniki, trochę takich rzeczy właśnie erkowych powymieniane, typu przepustnica, ramka, grill, halogeny, jakieś tam, wiecie, te takie różne inne drobnice. No i tak to wygląda. Auto znalazło nowego właściciela, tak jak wspominałem. Wcale nie wykluczone, że miętówki się też nie będę pozbywał. Jak ją widzicie w ogłoszeniach, to dobrze widzicie, to jest ta miętówka. Bo zastąpiłem po prostu ogłoszenie, mając już je opłacone za tyle kasy. Nie wydaje mi się, że te ogłoszenia powinny tyle kosztować. Na tych portalach społecznościowych, znaczy na portalach społecznościowych są za darmo, no ale ja mówię o tych takich aukcyjnych, wiecie. Wiecie, o które mi chodzi, na które jeden właściciel ma tylko, jak to się mówi, jak ktoś ma wyłączność, no, nieważne. Tak się auto prezentuje, tak wam pokazuję. Bateria mi już mryga, więc się tutaj z wami żegnam. Jak się wam podobało, możecie coś zostawić. Możecie zostawić jakiś komentarz, jeśli coś pominąłem albo coś źle powiedziałem. Może tak się zdarzyć. I co? Pozdrawiam was. Do następnego. A będzie co robić, bo jest nowa erka, której wam jeszcze nie pokazywałem. Cześć.